Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Romuald Gruchalski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie w latach 1990-2006. Był radny, społecznik, miłośnik sportu, działacz sportowy. Można by wymieniać te zasługi i funkcje. Dzień dobry, witam Panie Romku na moim kanale. Dzień dobry. Panie Romku, 2 czerwca odbędzie się uroczystość, impreza 40-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, która podsumuje taki duży okres tych 4 dekad funkcjonowania tej placówki. No i takie pytanie na początek. Ma pan już przygotowane przemówienie na tą uroczystość? Przemówienie już w szkole. Przedwczoraj takie krótkie życzenia składaliśmy i pani starosta, i ja, i nie wiem kto jeszcze, także nie wiem, czy później na sali będzie jeszcze można coś powiedzieć, czy nie. Na razie już takie życzenia były. No to wyobraźmy sobie taką sytuację, że zostanie pan poproszony na scenę o kilka słów wspomnień i takich dygresji, które ma pan w głowie dotyczących właśnie tego okresu działalności, w której pan kierował właśnie tą szkołą. No może chciałbym zacząć od przejścia na emeryturę, czyli w rok 2006, kiedy otrzymałem od starosty jarocińskiego pana Sławomira Wąsięskiego piękną myśl Janusza Korczaka. Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat i człowieka. Piękna myśl Janusza Korczaka, którą tak sobie jakoś do serca wziąłem i tylko może pokażę wtedy. Nie wiem, czy widać. Tak, widać. Tak. Przy szkole nauczyciele mi śpiewali 40 lat minęło jeden dzień. Za 2 miesiące będziemy śpiewać, a w zasadzie to tego 2 czerwca 40 lat minęło od powstania szkoły. W 1983 roku po byłej bursie studium pielęgniarskiego pan Józef Nowak, nieżyjący, już dyrektor, otrzymał możliwość otwarcia szkoły specjalnej, do której dzieciaki przyszły praktycznie ze szkoły numer 4. Pan Józef miał 2 miesiące czasu na to, by zorganizować klasy i żeby powstała ta szkoła. Pan Geniu na początku jako przyszły woźny, pani Halinka, sprzątaczka, pani Gertruda Gruchalska jako sekretarka w mojej osobie. No i rozpoczął się rok szkolny 1983. 1 września się rozpoczął, a uroczyste rozpoczęcie roku nastąpiło we wrześniu właśnie tego roku. I ja chciałbym może króciuteńko o tych wszystkich wydarzeniach, które dotychczas miały miejsce. Bo przyszedłem do szkoły w 1985 roku, czyli 2 lata po rozpoczęciu. Na początku roku szkolnego do szkoły przyszło 111 dzieci i uczyło 8 nauczycieli. I mnie trudno jest porównywać to, co jest w dniu dzisiejszym i z tym, z czym my się borykali od samego początku. To jest tak jak porównywanie, kiedy kajak jest na oceanie, a z drugiej strony w chwili obecnej potężny okręt przewożący ludzi. Kolega Grzegorz Maćkowiak, który został przeze mnie namaszczony, jak to się mówi, w 2006 roku, a rok wcześniej zacząłem przygotowywać Grzegorza do objęcia stanowiska dyrektora szkoły. Miał obawy
niesamowite, czy podoła, czy nie. Mówił, że jedną kadencję i więcej nie będzie chciał startować. Okazuje się, że minęło lat 17, czyli już o rok więcej niż ja byłem dyrektorem i Grzegorz Maćkowiak nadal pełni tę funkcję. I Grzegorzu, proszę cię, żebyś jeszcze ciągnął to wszystko, co po mnie zbudowałeś. Chciałem powiedzieć taką jeszcze rzecz. Były różne artykuły w gazetach jarocińskich i nie tylko. Szkoła przeżycia napisaną przez panią Napieraj, Justynę Napieraj. No i wtedy się okazuje, że na przykład w 97 roku do szkoły uczęszcza 168 dzieci. No w tym budynku, małym budynku, gdzie dzieci z upośledzeniem głębokim również na wózkach były wnoszone przez rodziców, przez nauczycieli na pierwsze piętra. Postanowiliśmy z nauczycielami, że tak dłużej nie może być, no bo to naprawdę była sytuacja już bardzo trudna. Brak boiska, brak jakiegokolwiek zaplecza spowodowało, że zaczęliśmy się starać o nowe pomieszczenia. Mało tego, w 97 roku, kiedy przyszedłem do szkoły 15 sierpnia po remoncie w środku kapitalnym, okazało się, że zawalił się dach szkoły. Co dalej robić? Dzieci rozrzucane były po całym mieście Jarocinie i w spółdzielni inwalidów, i u ojców franciszkanów, i w domu katolickim na ulicy Wrocławskiej, ale jakoś po 3 miesiącach dzieci powróciły do budynku, który do dnia dzisiejszego jest siedzibą starostwa powiatowego. Cóż mogę... Panie Romku, a proszę mi tylko powiedzieć, bo pan mówi o tej stronie zarządzania tą szkołą i tym, pan mówi o tych ruchach, które podjęliście. A jaka była wtedy atmosfera, jeśli chodzi o w ogóle patrzenie na szkołę dla dzieci, i które potrzebują tej szczególnej troski? Jaka była atmosfera, jaki był oddźwięk, jeśli chodzi o mieszkańców Jarocina? No pozytywnie, mieszkańcy Jarocina naprawdę wyrażali się o szkole, o tym, że dzieci mogą uczęszczać, że mogą się uczyć w warunkach jak na ówczesne czasy tam na Kościuszki, ale mówię, walczyliśmy o to, żeby przejść do innego budynku. No i też to dosyć długa współpraca z Holendrami z Welthoven, prawda? Tak. 1 września 92 roku dostałem list z Holandii od pana Petera Fogelsa, który był prezesem stowarzyszenia Welthoven Jarocin, który mówi, że przyjadą i żebyśmy rozpoczęli współpracę, bo znają z opowiadań szczegóły, w jak trudnych warunkach jesteśmy. I pan Peter Fogels, tak się składa, że do dnia dzisiejszego jest w Jarocinie. Tu się ożenił, tu został i naprawdę wiele, wiele pomagał. Holendrzy na samym początku przysyłali do szkoły różnego rodzaju pomocy, kredki, ołówki, papier, buty, odzież, bo tego nie było i nie mieliśmy możliwości. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak należeliśmy pod kuratorium kaliskie, to z nieżyjącą panią dyrektor liceum pojechaliśmy na narady do Kalisza i tam się dowiedziałem,
że na cały rok otrzymaliśmy kwotę 2114 zł. Ja to nawet trudno porównywać. Otrzymałem w kwietniu od głównej księgowej z liceum, bo tam należeliśmy, pismo o przekroczeniu budżetowego już całego limitu. I tak się zaczęła moja jakoby, no bo ja mówię, to społeczna praca, tak nie powinno być, że zacząłem chodzić do zakładów pracy, do ludzi prywatnych o pomoc, żebyśmy mogli przeżyć jakoś ten rok. I mówię, jak przejdziemy pod powiat, to może sytuacja się zmieni. Ale może nie powinienem tego mówić, ale ja chodziłem po znajomych, którzy prywatni albo przekazywali jakieś rzeczy, albo przekazywali na przykład w zakupie węgla, czy przepraszam, papieru toaletowego, bo nawet na to nie starczało. Państwo pierze, ogromna pomoc od tych ludzi i mówię sobie, i nauczyciele mówią, dalej tak nie może szkoła funkcjonować. Na 15-lecie szkoły przyjechali przedstawiciele z Holandii, z Veldhoven, i ta współpraca już zaczęła całkowicie się poprawiać. Na tyle. A panie, przenosiny na Szubianki do nowej siedziby szkoły, to było takie spełnienie pana marzeń? No, to było spełnienie moich marzeń i nauczycieli przede wszystkim. No bo na Kościuszki nie dało się już dalej funkcjonować. I kiedy przenieśliśmy się na Szubianki, no to sytuacja uległa całkowitej zmianie. No teraz, kiedy idę do szkoły tam i widzę, jak funkcjonują klasy, jak funkcjonuje szkoła, praktycznie cały budynek jest do ich dyspozycji. Na dole pozostała poradnia pedagogiczna i razem współpracują. I była to sytuacja, mogłem zająć się czym innym, o tym, co pan na początku powiedział, czyli więcej działalnością społeczną. W 1999 roku otrzymałem tytuł Jarocinianina Roku. To był dla mnie naprawdę, było ogromne wyróżnienie, gdzie znalazłem się wśród 10 naprawdę wielkich ludzi z terenu miasta Jarocina. Nagrodę wręczał sam redaktor naczelny Piotr Piotrowicz, a nominacja i odebranie nagrody odbywało się w Pałacu Kultury w obecności władz powiatowych i nie tylko, i wicewojewody, i młodzieży częściowo, i rodziców, i nauczycieli. Także była to dla mnie ogromna sprawa. A gdybyśmy mieli poruszyć teraz wątek pana działalności w tej sferze sportowej, to ja sobie przypominam taką uroczystość, małą i skromną, w nieistniejącej restauracji Dziupla, gdzie pan osobiście dużym tortem żegnał Macieja Paterskiego, który wyjeżdżał z Jarocina, a przenosił się do Kalisza, a później został wielkim sportowcem, wielkim kolarzem. To również była taka wisienka na torcie tej działalności tego sportowego klubu Trójka. Tak, ja chciałem, żeby klub kolarski powstał przy szkole numer 6, przy szkole specjalnej. Ale ktoś mi doradził, że może to by tak najlepiej nie wyglądało,
i przygarnęła mnie pani dyrektor Sobczak ze szkoły, pani Mejzińska najpierw, pani Sobczak ze szkoły numer 3 i tak powstało UKS Trójka Jaroci. I ja chciałbym tu wymienić Maciej Paterski, Karolina Giezek, trzykrotna tak. mistrzyni Polski i mistrzyni, wicemistrzyni Europy. No ale klub zaczął się też z problemami finansowymi. Mnie już było bardzo trudno chodzić po sponsorach i żebrać o 200 czy 300 zł, żeby jakoś klub funkcjonował. Wielu wspaniałych kolarzy obecnych, którzy wyszli z tego klubu, no mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz świata na torze, Szymon Krawczyk. O, tak. I ja najbardziej boleję nad tym, że ogromny talent. I teraz się dowiaduję, spotykam ojca, który łzy ma w oczach i mówi, że Szymon już nie jedzie, bo zawisłość innych ludzi, dorosłych ludzi, może trenerów, spowodowała, że Szymon zrezygnował. A to była naprawdę perła kolarstwa, tak jak zresztą Karolina Giezek czy z Poznania, no nie pamiętam już. To jeśli chodzi o Szymona, to mnie pan zaskoczył, ale to porozmawiałem jeszcze o innym Szymonie, bo przecież Szymon Gruchalski, pana syn, no to również włożył no serce, to mało powiedziane w ten klub i w wychowanie tych zawodników. Włożył serce i całą duszę. I kiedy dorósł do tego, że jako trener za 300 zł nie ma, przepraszam, że mówię o pieniądzach, nie może pracować, bo zajął się fotografią sportową. Tak. No i na temat Szymona już w tej chwili są takie artykuły, po cichu mogę powiedzieć, a głośno będzie słychać, że załapał się na olimpiadę do Paryża. Jako fotograf, 7 fotografów polskich na tą olimpiadę tam pojedzie. Po przyjeździe teraz z Norwegii, Tour de France, też kilka etapów pojedzie klubowi, którego tam fotografuje. I Szymon odnalazł się jako fotograf, robi zdjęcia, zresztą nie muszę panu tłumaczyć, zdjęcia wspaniałe i dlatego no już w tej chwili Gazeta Jarocińska chyba napisała, Szymon Gruchalski wśród 8 najlepszych fotografów świata po jakichś artykułach. No to z pewnością. Ja też z Szymonem wielokrotnie rozmawiałem, też go bardzo lubię i doceniam jego zaangażowanie, bo też jego sukcesy są okupione cały czas no, dużym zaangażowaniem w to, co robi. To nigdy nie przychodzi za darmo. Coś trzeba za to zawsze dać, za ten sukces. A na koniec chciałem jeszcze pana zapytać ogólnie o działalność społeczną, o czasy, kiedy był pan w Radzie. Gdyby pan powiedział o kilku sukcesach, ale też może o kilku porażkach. No sukcesy, bardzo dobrze współpracowało mi się z panem starostą Gąsiewskim. Ja byłem radnym powiatowym, no później stało się tak, jak się stało. Zresztą radnym gminnym byłem. Nie mogę powiedzieć, że źle się pracowało z panem burmistrzem Adamem Pawlickim. Ale chciałbym tu jeszcze dodać taką rzecz jedną, że wiele czasu poświęciłem dzieciom nie tylko specjalnej troski. W Warszawie otrzymałem oznaczenie doktora Jordana. To jest największe oznaczenie
na rzecz pracy z dziećmi. Otrzymałem trzykrotnie nagrodę kuratora. Otrzymałem nagrodę ministra pierwszego stopnia. No bardzo trudno. To jest do osiągnięcia w chwili obecnej, nie jest to łatwe. Byłem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. To taka organizacja, która naprawdę robiła wbrew twierdzeniu o komunistycznym pochodzeniu wiele imprez dla dzieci, zwłaszcza na wsiach, gdzie powstawały półkolonie. Co roku było tych półkolonii bardzo, bardzo dużo. Byłem wiceprezesem na ogrodach działkowych. No także, że ta moja działalność naprawdę społeczna była wielka. No muszę jeszcze to powiedzieć, że otrzymałem jako pierwszy dyrektor awans na nauczyciela dyplomowanego. Jako pierwszy dyrektor, no i tylko zawdzięczam to mojej żonie, która w każdą niedzielę razem jechaliśmy do szkoły i układała mi papiery, które wtedy to nie 10 stron czy 20 było potrzebnych, ale to tam dziesiątki, setki dokumentów, które trzeba było także w zasadzie pół nauczyciela dyplomowanego. To jest sprawa mojej żony. Myślę, że te słowa, które pan teraz mówi, one świetnie klamrą zamykają to, co pan powiedział na początku, czyli ten cytat z Korczaka o tym, że tytuły owszem i dokonania również, ale chyba najważniejsze to właśnie wdzięczność i uśmiech tym, dla których się pan poświęcił. No jest to naprawdę piękne. Z żoną pracowałem kilkanaście lat, żona jako sekretarka, ja jako dyrektor, i mi się pytali, czy nie ma między wami konfliktów na ten. No konflikty były ewentualnie w domu, bo w szkole ja rządziłem, w domu rządziła i rządzi nadal żona. I panie redaktorze, gdybym jeszcze mógł na koniec powiedzieć tak. jedno słowo, jedną myśl. Brazylijski poeta Paulo Coelho powiedział: nikt z nas nie może znajdować się jednocześnie w teraźniejszości i w przeszłości. Jednocześnie to, co minęło, już nigdy nie powróci. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia.